początku marca na mapie Brzozowa pojawiły się dwie nowe ulice. O ich utworzeniu i nadaniu nazw zadecydowali radni Rady Miejskiej w Brzozowie podczas 16 sesji zwyczajnej w dniu 1 marca. Pierwsza z nowych ulic znajduje się w zachodniej części miasta, powyżej osiedla Okulickiego, leżąca na skrzyżowaniu z ulicami Zdrojową i Krętą i stanowiąca przedłużenie tej ostatniej, nosi odtąd nazwę ulicy Spacerowej. Stoi przy niej już kilka domów, a nazwa nawiązuje do charakteru całej dzielnicy Podlesie, miejsca wypoczynku mieszkańców miasta. O wyborze nazwy dla nowej ulicy opowiada przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie Stanisław Pilszek. W związku z tym, że było kilka propozycji, były konsultacje społeczne i w końcu trafiła sprawa na wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej, gdzie musieliśmy spośród 7 czy 8 propozycji wybrać no jedną, bo wiadomo, że nie będziemy na sesji poddawać pod głosowanie 3 propozycji. Chcieliśmy wyspecyfikować, że tak powiem, nazwę jednej i spośród, mówię, 7 czy 8 propozycji wybraliśmy nazwę ulicy Spacerowej i została wpisana w projekt uchwały Rady Miejskiej i na sesji ostatniej została przegłosowana, no i taką otrzymała nazwę. Z kolei druga z nowo utworzonych ulic leży we wschodniej części Brzozowa, w dzielnicy Widacz. Biegnie od skrzyżowania z ulicą Bohaterów II Wojny Światowej w stronę osiedla Nowy Widacz. Przy ulicy znajduje się brzozowska firma Wafro. Ulicy nadano imię Maksymiliana Dąbrowskiego, postaci bardzo zasłużonej dla rozwoju Brzozowa w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Wielu z mieszkańców naszej gminy znało go osobiście. Jednym z nich jest radny Andrzej Rzepka. Pan Maksymilian Dąbrowski przez długie lata był przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej, później szefem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Był to człowiek, który był bardzo zaangażowany w życie miasta i bardzo zaangażowany w jego rozwój i pracę w tym mieście. Uważam, że taka nazwa tej ulicy należała się tej osobie, a co było efektem w głosowaniu, Rada Miejska jednogłośnie poparła nadanie takiej nazwy ulicy pana Maksymiliana Dąbrowskiego. Patron ulicy Maksymilian Dąbrowski od 1958 roku pełnił funkcję przewodniczącego prezydium Miejskiej Rady Narodowej, a następnie kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Inicjował i wspierał gruntowny rozwój miasta i gminy, rozbudowę infrastruktury komunalnej, m.in. gazyfikacji, elektryfikacji ulic, budowy osiedli, szkół i obiektów użyteczności publicznej. Był także organizatorem obchodów 600-lecia miasta. Dzięki niemu Brzozów był znany jako miasto dobrze zarządzane, czyste i estetyczne, co zaowocowało tytułami mistrza gospodarności. Maksymilian Dąbrowski zmarł w 1989 roku.